Monotonne powtarzanie jednej frazy przeważnie nazywane jest mantrą. Chociaż niektóre modlitwy chrześcijańskie przypominają taką formę modlitwy, to podobieństwo jest tylko pozorne. Najpopularniejszą wśród chrześcijańskich modlitw medytacyjnych jest tak zwana modlitwa Jezusowa. Modlitwa Jezusowa polega na ciągłym wypowiadaniu tej krótkiej formuły: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznym. Oczywiście każdy może ją wypowiadać, każdy może praktykować modlitwę Jezusową. Oczywiście przez praktyków modlitwy prawosławnych, starców, mnichów zalecane jest modlenie się pod kontrolą człowieka, który ma to doświadczenie, które umożliwia prawidłowe ukierunkowanie tej modlitwy. Jest to może nie tyle forma medytacji, co jest to całościowe ukierunkowanie na Boga i poszukiwanie Boga, odkrywanie Boga. Modlitwa Jezusowa wymaga swoistego przygotowania. Bardzo często jest zalecana właśnie początkowo w małych ilościach, by przyzwyczaić człowieka do nie takiego mechanicznego wypowiadania słów, a przeżywania tych słów i jednocześnie wkładania ich w serce, by w oczyszczonym sercu przez pokutę mogła zamieszkać łaska Boża. Modlitwa Jezusowa i modlitwa różańcowa mają tyle ze sobą wspólnego, że modląc się człowiek wznosi swój umysł do Boga. I jeżeli ten cel jest osiągnięty, to możemy mówić o jakimś podobieństwie, natomiast w szczegółach są to jakby inne praktyki. Właściwie rodzajem modlitwy Jezusowej w Kościele katolickim jest również różaniec, dlatego że jest to pewna powtarzalność. No i trudno nie zgodzić się z tym, że w tej modlitwie nie pamiętamy o Jezusie. Przecież te tajemnice, które rozważamy w ramach różańca, dotyczą historii zbawienia i ściśle są właściwie związane z Nowym Testamentem, no, czyli z życiem Jezusa Chrystusa. Najprostszą modlitwą jezusową byłoby powtarzanie imienia Jezus. Oczywiście tradycja wschodnia, w której wytworzył się nurt zwany hezychastycznym, czyli od słowa hezychos spokojny, pokojowy, rozbudowała nieco tę modlitwę i brzmi ona obecnie mniej więcej tak, oczywiście tych wersji może być kilka. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Istota jest taka, że jest to modlitwa powtarzana, jest to modlitwa, która cały czas ma nam przypominać o Jezusie Chrystusie. Modlitwa jest bardzo osobistą, bardzo intymną rozmową człowieka z Bogiem. Trudno rozmawiać z drugim człowiekiem formułami. Spróbujmy rozmawiać z drugim człowiekiem w ten sposób, by coś sobie dać formułami. Nie sposób. Tak więc dla nas bardzo ważna jest modlitwa płynąca z serca. Nie klepanie formułek, które często są wymawiane przez usta mechanicznie, natomiast umysł w trakcie wymawiania tychże modlitw gdzieś jest daleko. Rozmowa z Bogiem jest bardzo ważna. Nie można jej zastąpić i nie można jej ograniczyć tylko do kilku modlitw, której nauczymy się na pamięć. Czasami westchnięcie, czasami okrzyk rozpaczy, krzyk bólu albo okrzyk radości również jest modlitwą. Słowo komboskini, słowo to pochodzi od greckiego słowa kombos, czyli węzeł. I są to, więc u nas w tradycji słowiańskiej przyjęło się nazywać ten atrybut modlitewny, tak można to nazwać, czotkami. Z kolei słowo czotki pochodzi od rosyjskiego słowa szczytać, czyli liczyć. Jest to swego rodzaju różaniec, splecione węzełki, których może być różna liczba, 30, 50 czy 100, i które służą jakby do takiego liczenia ilości modlitwy. By nie skupiać uwagi na liczeniu, który to już raz wypowiadam tę modlitwę, sama forma modlitwy Jezusowej jest w zasadzie drugorzędna, jeśli w ogóle nieistotna. Nawet jak powtarzają to święci ojcowie, można te słowa zamienić prostym wezwaniem do Boga: Panie zmiłuj się, czy Boże zmiłuj się. Oczywiście istnieje również pewien sposób odmawiania. Chrześcijanie zachodni na to patrzą podejrzliwie, że chodzi o pewne nabieranie oddechu, wstrzymywanie oddechu.
Ale z drugiej strony zauważmy, że nawet modlitwa brewiarzowa w tradycji zachodniej, jeżeli brewiarz odmawiany jest wspólnie, to jest już przynajmniej od czasów średniowiecza zasada, że między wersami, które się odmawia, następuje pauza, która też jest swego rodzaju wstrzymaniem oddechu. Czyli chodzi tutaj o zaangażowanie niejako całego ciała w odmawianie konkretnej modlitwy. W kościołach ewangelickich nie kładzie się wielkiego nacisku na modlitwę kontemplacyjną, to znaczy na tym, by poprzez równomierny oddech powtarzać imię Zbawiciela albo jakieś krótkie zdanie, w którym jest zawarte imię Chrystusa, w celu otworzenia swej duszy na działanie Boga. My nie wiemy w jaki sposób, ale po to jest ta modlitwa kontemplacyjna, by otworzyć swoją duszę na działanie Boga. Ta modlitwa kontemplacyjna nie jest wymogiem tego, by kontakt z Bogiem osiągnąć. Kontakt z Bogiem można osiągnąć słuchając Pasji Mateuszowej Jana Sebastiana Bacha, widząc szczyt górski, bądź kochając drugiego człowieka też. Głównym celem modlitwy Jezusowej, w ogóle modlitwy, jest skupienie całej uwagi, całej myśli, całego umysłu, także całego ciała ludzkiego na jedności z Bogiem, na poznanie Boga, na zjednoczenie się z Nim. I to jest cel modlitwy. Natomiast nie wprowadzenie siebie w jakiś stan. Oczywiście to może być efektem, jakby tak jak przebóstwienie jest efektem modlitwy i może być, natomiast nie jest zakładany na początek, że do tego dążą. Człowiek dąży do poznania, zjednoczenia się z Bogiem. Zapamiętaj. Praktykowana przede wszystkim wśród wschodnich chrześcijan modlitwa Jezusowa ma wprowadzić w zażyłą relację z Jezusem Chrystusem poprzez powtarzanie Jego imienia. Przeważnie powtarza się zdanie: Panie Jezu, Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym. Ta forma modlitwy, coraz bardziej popularna wśród katolików, obca jest pobożności protestanckiej.